Ośrodek na Nowy Lipiu zajmuje się małymi dziećmi, właściwie od momentu wykrycia trudności do momentu, aż dziecko pójdzie do szkoły. I zajmujemy się dziećmi, tak jak cała tęcza, z problemem wzrokowym. To jest zespół, który ze sobą współpracuje i to jest prawdziwa współpraca. Jeśli mamy dziecko z wieloma trudnościami, które bardzo dużo przeszło, to zawsze patrzymy na to, co to dziecko potrafi, jakie ma możliwości, jakie ma umiejętności. I na tym potrafimy zbudować nowe rzeczy. To miejsce jest dlatego wyjątkowe, ponieważ jest indywidualne podejście do każdego z dzieci. Rehabilitanci się znają, spotykają się, lepiej poznają swoich podopiecznych, szukają nowych rozwiązań i patrzą na to w taki bardzo indywidualny sposób. To znaczy zastanawiają się, jak pomóc konkretnemu dziecku. To jest miejsce pozytywnej energii, pozytywnej wymiany energii czy emocji. Stowarzyszenie Tęcza jest miejscem przeznaczonym dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie mogą w ciągu dnia spędzać czas w swoim towarzystwie, mogą mieć różnego rodzaju zajęcia, terapię, fizjoterapię. Takich miejsc nie jest wiele w Warszawie. Wydaje mi się, że jesteśmy jedynym takim miejscem. To bardzo widać, jak wiele te osoby między sobą wymieniają pozytywnych uczuć i jak dla nich jest ważne to, że tu przychodzą. I to dotyczy zarówno osób, które są w stanie to wypowiedzieć werbalnie, jak i takich osób, które tylko nam okazują chociażby mimiką to, że są zadowoleni z tego, że tu są. To jest wyzwaniem w tej pracy, no bo z każdą z tych osób pracuje się w inny sposób. Z każdą z tych osób rozmawia się w inny sposób, jest inny jakiś system komunikacji czy kod komunikacji, inne sygnały. Myślę, że doświadczenie takiej komunikacji z drugim człowiekiem, kiedy komunikacja jest na poziomie niewerbalnym, a po prostu takiego przepływu energii czy emocji między dwojgiem ludzi. Rzadko tego doświadczamy tak po prostu między ludźmi w społeczeństwie. Samo to, że człowiek jest w stanie się otworzyć na wymianę z drugim człowiekiem. Może to jest kwestia, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa, że no wiem, że nie zostanę zraniona w żaden sposób. W związku z tym sama jestem też bardziej otwarta na taką wymianę emocjonalną. Ja po prostu widzę, że paniom zależy na moim synu. I nie tylko na moim synu. Że one bardzo by chciały, żeby jego niepełnosprawność była coraz mniejsza, coraz mniej zauważalna. Zależy im na moim Krzysiu.